dwuimienny jestem, panie marszałku. Marcin Mieczysław, tak jest, proszę. Panie marszałku, Wysoka Izba, szanowni państwo, generałowie, ministrowie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Szanowni państwo, to mnie zmartwiło, że zarówno poseł Jach, jak i poseł z Łupalikota, dla nich ważniejsze jest to, co się zowie wersami, linijkami, a nie sens tego. Bo można, panie pośle, w dwóch zdaniach zawrzeć coś, co jest warte nie tylko tych 12 miliardów, ale wartość ponadczasowa. I w ten sposób, dookreślając to, co się mówi, że my tu uchwalamy taką ustawę. Zabieg propagandowy. Przepraszam bardzo. Zastanówmy się, co jest ważniejsze. Bezpieczeństwo nas samych, narodu, Polski, bezpieczeństwo naszych granic, czy, przepraszam, rozgrywki polityczne. Ja się bardzo cieszę i tu do pana prezydenta, że wreszcie ktoś podjął taki temat. Temat, który jest bardzo ważny. Musimy sobie zdawać sprawę i tak było w historii, jak na tę mównicę wchodziłem z Komisji Obrony Narodowej 7 lat temu, kiedy byłem w opozycji, wydawało mi się, że wszyscy jesteśmy razem. Świętej pamięci minister Szczygło mówił, myśmy byli razem z nim. I nikt nie mówił takich słów, że propaganda dotyczy obrony narodowej. Dziś zdziwiony jestem. Wydawało mi się, że to, co mówicie, w tej chwili było powiedziane, że to jest zabieg propagandowy, a nie czysto techniczny. Panie pośle, ilu ministrów, tyle doktryn. Ilu szefów sztabu generalnego, tyle doktryn. I pan prezydent zrobił coś, co będzie ciągłością realizacji. Będzie to zrealizowane. I to jest najważniejsze. A nie to, czy przeznaczymy 20% z tego 1,95. Czy przeznaczymy 30, ale jest ukierunkowane, bo przecież nasze położenie geograficzne i geopolityczne powoduje to, że musimy się zabezpieczać. Cóż, możliwości naszej armii na dzień dzisiejszy w tym zakresie, o którym omawiamy, są takie, jakie są i przyzwoitość nakazuje o tym jak najmniej tu mówić, bo patrzmy na to, co się w przyszłości ma zadziać, a nie patrzmy na to rozlanym mlekiem, które już się zadziało. Dlatego całym sercem i z pełną odpowiedzialnością stwierdzam i mówię w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy za przyjęciem sprawozdania Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję.